A teraz słuchajcie, zadzwonimy do Nitro. Dzwonił przed sekundą. Akurat rozmawiałem z Rafonem. Cześć, no, Byku. Halo? Witam Ciebie. Nie przeszkadzam? No nie. Od razu Ci mówię, stary, bo że mam live'a. Ogląda nas prawie 10 tysięcy osób. Ludzie bardzo cię, że do Ciebie zadzwonił. Tak się dobra, składa. To ja powiem na samym starcie, żeby mnie subskrybowali. O. Ja się skończyłem już trochę, więc dobrze by było. Wbijajcie do Nitro, dawajcie suba. W porządku, to robi fajne live'y. Nie no, żartuję. Co się dzieje? Jaki jest temat? Dobra, temat jest taki, stary. Prosta piłka. Dzwoniłem do Rafona przed chwilą. Znaczy, ktoś tak to złożyło. Powiedział, że jest pięciu rywali, którzy są dla niego przecierą i leje. Czyli Dubiel, Błoński, Olejnik, Hejter, Nitro. No i pewnie ja, tak myślałem, czekałem, że przecieram. Ale to jest w ogóle, stary, jaka walka? Znaczy, wiesz, to jest petarda, ale wiem, że nie, to dla ciebie nie jest dobra walka. Pierwszą, jeżeli byś kiedyś chciał się może pojawić. Więc czy chciałbyś? Ale słyszysz mnie? No słyszę cię. Ty powiedziałeś dlaczego? A dobra, nie, bo ten. No tak, no powiedz dlaczego, no. Znaczy, no jeżeli uważasz, że chciałbyś zawalczyć z Lafonem i ten, no to zajebiście. Halo, Wojtek. No jestem. Halo? Jestem. Ty, bo nie wiem, zcięło cię, ja cię nie słyszałem. Okej. Okay. Mówiłeś ostatnie co słyszałem, to jak mówiłeś, że uważasz, że nie jest to dobra walka na pierwszą. No, tak to powiedziałem, ale mówisz, że dlaczego? No i się zapytam dlaczego, no? No kurde, to jeżeli uważasz inaczej, zajebista walka. Znaczy ja wiem, Wojtek, ja już wiem tutaj, że... Nie podkręcam, nie podkręcam, ale stary. Czekasz tylko, aż powiem, że rozpierdolę Marcinowi. Ooo, aż tak to nie, aż tak to ale, nie. Ale nie powiem czegoś takiego, bo po pierwsze ja Marcina bardzo lubię. I no ja nie, Marcina wiadomo, bardzo ja. Lubię, ja go znam od wielu lat. Nie uważam nawet, jeśli kiedykolwiek, zakładając hipotetycznie, że byłaby taka walka, to ja nigdy nie chciałbym być niemiły dla niego. No wiem, ciężko jest być niemiłym dla Lafona, stary. Właśnie to jest, znaczy, ale wiesz, bo większość osób nie chce być niemiła dla jakiegoś twórcy tylko dlatego, że nie wiem, że może fani go nie... Chuj w tych fanów, nie? Tak szczerze, którzy by hejtowali. Tylko ja po prostu uważam, że on jest w porządku, że w życiu w sumie, ja go poznałem w momencie, jak on jeszcze, no, że tak powiem, no wiesz, to był okres, jak on TBK streamował i tak nie za dobry miał PR. Okay. Ja z nim wiele razy rozmawiałem, czy nawet mi jakieś rzeczy tam opowiadał o sobie, więc no nie wiem, no tak bym się czuł, jakbym, nie wiem, cisnął po córce jakiegoś kolegi, nie? Że to takie no chujowe, nie? Ja ogólnie jestem mega zadowolony z tego, jaką on drogę przebył. Nie zawsze byłem fanem jego decyzji, które podejmował, albo niektórych rzeczy, które on robił. Ja mu zresztą zawsze o tym pisałem, jak z nim rozmawialiśmy. Była okazja. A co do samej walki, to znaczy ja też nie uważam, że on to mówi z braku szacunku, tylko wiesz, to z karty. Tak. Nie, no jasne, ja wiem. On powiedział, że jest swoim dodoziomkiem, tak, że wiesz, że to absolutnie tak, nie było. Powiedział, że i sam mu to łeb i bym go tam poskręcał. Nie, tak nie było absolutnie. Rafon... I tyle, trzeba podkręcić, więc ja też widzę tutaj ten aspekt humorystyczny w tym, pewnie w jego wypowiedzi. A co do samej walki... Ej, nie stary, wiem, muszę ci przerwać. Jak tam stoicie finansowo? Muszę ci przerwać, bo słuchaj, cały czat pisze, i mi to się podoba osobiście, cały czat pisze dredziarz. Jaki dredziarz? Dredziarz, od kamerzysty. Dredziarz. A kto to jest? Dredziarz to jest jeden z członków składu kamerzysty, który jest bardzo charakterystyczny. Myślę, że dosyć bezczelny, na tyle co go poznałem. Ciekawą postacią jest. I myślę, że byłby naprawdę zajebisty rywalem. I jest z twoich gabarytów mniej więcej. Ja ci powiem, to wiesz, moich gabarytów też jest, nie wiem... Dobra, nieważne, nie będziemy tutaj porównać, ale... Tak szczerze, no nie wiem, no jeśli to jest MMA, to już dla mnie szczerze jest ujmą, że mi
i mówisz o jakimś przydupasie chuj wie kogo, nie? Wiesz, to też trzeba znać granice. Okej, ale wiesz, no, wiesz. Sorry, ale no, ziomek, który się dajesz Maciek na odcinkach, to nie jest jakaś osoba, ja nawet nie wiem jak on się nazywa, więc no, jeśli się obrazi, to niech się obrazi, no ale no, takie są realia, nie? Okej, no, na pewno wiesz, ty jesteś bardziej popularny od niego. Inny macie content nie? Też jakby zupełnie, no bardziej, inny. To też nawet nie o to chodzi. Ja też chcę być dobrze zrozumiany, bo to nie chodzi o to, czy ktoś jest popularny, czy nie. Bo no akurat. Znaczy właśnie mówię, że inny macie jest, styl zupełnie i content. To jest tak, że dzisiaj jest, że no nie no, ale jak mi będziesz przerywał, to ci nie powiem. Ale powiedz, ja no. To zajmie mi to, dwa zdania mi to zajmie. Jedną rzeczą jest, że ktoś jest mniej bardziej popularny, bo na przykładzie samych zawodników u was możesz zauważyć, że raz ktoś ma lepszą prasę, kogoś więcej osób ogląda, potem mu to spada, potem bo to jest, no taki jest cykl influenceringu, ale no nie ma chujowszej osoby niż jakiś przydupa z kogoś, nie? To wiesz, to jakbyś się bił z, jakbyś mi zadzwonił, nie? I powiedział, że kamerzysta chce się bić. No kamerzysta chociaż jest na tyle charakterystyczną osobą i przynajmniej jest wodzem, jest liderem tej ekipy przegrywów z tego domu. I za to trzeba mu też oddać hołd, że sobie potrafił takich szczurków wytrenować. Ale wiesz, no. To jest tak jak i samo między innymi Marcina wypycha, nie? To wiesz, no to. Marcin Makowski też się nie bije ze Stuartem Bartonem, który ma 4 miliony subów, no tylko się bije z mniejszymi takimi oponentami, którym to odpowiada, nie? No wiesz, to była sugestia czatu, dlatego tobie to zaproponowałem, że tutaj ludzie mocno, mocno wiesz, pisali o tym. Wiesz, ogólnie to fajnie było wrócić, wiesz, w ogóle ty zacząłeś tutaj trenować chyba też, co? Tylko... trenować. Ja bym nie nazwał tego jakimś takim treningiem, for bo fun, to ani nie fun, ma tam wiadomo, nie. For fun. Nie ma tam żadnego tryhardu i to też nie jest tak, że to jakoś długoterminowo jest rozplanowane, że sobie poćwiczę 8 miesięcy, nikt nie musi wiedzieć, że wiesz, że robię 14 treningów tygodniowo, tylko bardziej tak, żeby się trochę poruszać, bo był pomysł w lato, żeby może jakąś piłkę nożną pograć, jakoś coś, bo rzeczywiście zasiedziałem się trochę w domu i tak bardziej dla siebie. A z racji tego, że Krystian Matura to jest bardzo dobry ogólnie człowiek, ja już pomijam aspekty trenerskie, czy jest dobrym trenerem, czy na przykład dobrze Malczyńskich przygotowuje w stójce, jest mega człowiekiem, to też to jest taka osoba, z którą się i fajnie trenuje. No i z racji tego, że już tam kiedyś jak rozmawialiśmy, to ja z nim miałem styczność, to stwierdziłem, że jeśli mam się poruszać, na jakiś sport chodzić, to po co mam chodzić, nie wiem, po jakichś klubach, czy szukać jakiegoś, nie wiem, trenera personalnego, cokolwiek, jak mogę po prostu zadzwonić do Krystiana, raz, że on sobie zarobi, dwa, że miło mi się z nim czas spędza, trzy, że też go na tyle, na ile mam wiedzę i ogólnie posiłkując się opinią innych, też jest dobrym fachowcem, więc jakbym się przez przypadek czegoś nauczył, pomimo że nie ma jakiegoś tam dużego tryhardu na to, żeby z Wilderem się bić za dwa tygodnie, okay. To jakbym się czegoś nauczył, to bym się nauczył dobrze i ten. A wiesz, jakbym miał ocenić swój poziom, to pewnie jest, no nie wiem, jak jakiegoś ziomka, któremu zależy, który dwa tygodnie pochodził. Bo też inaczej jest, jak chodzisz for fun, a inaczej jak poniekąd jesteś, wiesz, sfokusowany w 100% na tym, by to robić jak najlepiej. No tak, jak się przygotowujesz. Chociaż też nie mówię, że się opierdalam, nie? Inna też motywacja trzeba... też jest, nie? Jak się przygotowujesz do walki, masz rywala. Tak, inna motywacja jest, dokładnie. Inna motywacja zupełnie. Wiesz, moją motywacją jest to, żeby na przykład w najbliższym miesiącu, żeby dobrą drużynę Lola zrobić na następny sezon Ultraligi. Moją motywacją jest, żeby tutaj parę innych projektów pociągnąć. Jakieś tutaj, teraz na przykład wracam z nagrywek vlogowych. O, no fajnie się to oglądało, więc zapraszam widzów na twój kanał, bo te vlogi były fajne. I co, ile już zrzuciłeś kilogramów? Ale wiesz co, no tak jak mówię, to nie, tak z racji tego, że ja sobie nie narzucam żadnych celów, limitów, osiągnięć, nie mam planów. Ja to przede wszystkim dla siebie, a nie dlatego, że... Ale ta sylwetka tutaj się zmienia mimo wszystko. 66. No wiadomo, że się zmienia i
ale wiesz, stay by step. Jakbym miał codziennie, patrzeć w lustro, czy może tu było, czy tu urosło, czy coś, to ja bym się zajechał psychicznie, dlatego nie wiem, po 2 miesiącach sobie popatrzymy na zdjęcia sprzed 2 miesięcy i będzie można powiedzieć, czy 2 miesiące zostały zmarnowane, czy nie. Na pewno jakoś waga zleciała, ale nawet jak mam ci być szczery w 100% Jonat, no to nie zwracałem uwagi. Okay. Ale przede wszystkim jest lepsze samopoczucie tego typu. Teraz celujemy w tego typu rzeczy. Nie, dokładnie. Sopot, docinanie, liczenie kalorii, kurczak ryżem jeszcze przede mną. Dokładnie. Dobra, byku, to trzymaj się. Dzięki za rozmowę. Zobaczonka. Dzięki, no. Wojtek, i pozdrawiam twoich widzów. Trzymajcie się. Dzięki. Bawcie się tam dobrze. Dzięki. I obyś znalazł jakiegoś rywala tutaj wśród youtuberów, influencerów. Trzymaj się, cześć. Dzięki, trzymaj się. Cześć, cześć. No, ja nie ukrywam, że chciałem zobaczyć nitro w oktagonie i myślę, że masa osób jest ciekawą postacią, mega ciekawą. I myślę, że wielu widzów chciałoby go zobaczyć. Dużo ludzi pyta. Alberto też piszecie tutaj. Z Alberto jestem w ciągłym kontakcie, więc kto wie, może go również zobaczymy.